Ojcze Hugo, proszę się zameldować w moim biurze. Natychmiast. Jestem w drodze, panno Altubright. Siema, z tej strony Gaspatio. My to jest pierwszy odcinek z nowej serii z gry Agent Hugo Robo Rumble. Jest to kolejna część serii przygód bardzo doskonale znanego agenta Hugo, ale tym razem nie będzie on się musiał zmierzyć z zahipnotyzowanymi zwierzętami, tylko tym razem będzie musiał się on zmierzyć z całą armią bardzo zbuntowanych robotów. Postanowiłem, że nagram sobie tą kolejną, trzecią już tak naprawdę część, bo zacząłem od drugiej, którą znajdziecie już w pełnym gameplayu na moim kanale nagraną. Był to agent Hugo Lemon Twist, ponieważ pierwszej części nie posiadam. Obydwie część drugą i trzecią zdobyłem sobie za pośrednictwem magazynu Świat Przygód z Hugo, który był dostępny w roku 2009, czyli już ładne 8 lat temu. Dodatkowo te gry były też dostępne za pośrednictwem magazynu Komputer i Świat, bo tak jak mówiłem w poprzedniej serii z agenta Hugo Lemon Twist, te gry nie były dostępne w CD Action. No i dobra. Co ciekawe, dostaliśmy teraz na samym początku wezwanie od panny Altubright. Jak pamiętacie, w agencie Hugo Lemon Twist ona się nazywała panna Zabystra, a w pierwszej części, której nie nagram, bo jej osobiście nie posiadam, też było panna Altubright, czyli to tak na zmianę jest. Nie wiem dlaczego, jest to bardzo dziwne. Nie wiem, czy to jest jakiś easter egg czy coś, ale warto było to zauważyć, cały czas te robociki mnie tu posuwają. Mamy tu teleportery nieaktywne. Musimy teraz iść zobaczyć sobie pierwszą gadscenkę, intro, a później udostępni nam się pierwszy poziom. Także ja się tutaj zamknę, a wy oglądajcie sobie ten filmik. Pamiętaj, jeśli misja się nie powiedzie, świat czeka zagłada. Pojawił się nowy, straszny złoczyńca. Gigdorf, władca robotów, szaleniec. Kiedyś obiecujący naukowiec, ale opętała go mania robotyki i oddał swój mózg robotowi. Chce uczynić z nas niewolników i pozwolić robotom rządzić światem. Aby osiągnąć swój cel, zaatakował Akwapolis ze swoją armią robotów. Dzięki tobie inwazja została powstrzymana. On się jednak nie poddaje, więc SOS musi go powstrzymać. Co mam zrobić? Twoją misją jest spenetrowanie tajemnych fabryk robotów Gigdorfa. Jeżeli znajdziemy słaby punkt, mamy szansę oddalić zagrożenie. Ja? Sam? Poznajcie się. Tex 2000. Prosto z laboratoriów SOS. Pomoże ci sprawnie poruszać się po terenie i walczyć z robotami. A teraz wracaj do głównej sali. Szybko. Nie mamy dużo czasu. Ta muzyka z drugiej części, która teraz leciała podczas tego intra. W ogóle, gdyby cała gra wyglądała tak jak te gadscenki, to naprawdę byłaby dużo ładniejsza, bo jak widzieliście, gadscenki są w lepszej grafice. Dodatkowo chciałem jeszcze powiedzieć, że jakby nie patrzeć, to dopiero w tej grze właśnie dostajemy ten gadżet, tą latającą deskę. Jest to nowy gadżet, który dopiero w tej trzeciej części się udostępnia. Jest on naprawdę bardzo fajny. Ogólnie gra jest bardzo króciutka, jakby nie patrzeć, także za dużo odcinków z niej nie będzie. Myślę, jakieś 3-4 odcinki i seria będzie zakończona. Jednak chcę wam tą grę po prostu pokazać. Mamy dostępny pierwszy poziom, jak na razie. Pozdrowienia z Egiptu. Jest to tryb zagłada robotów, ponieważ będziemy też mieli tryby czasowe i tryby... Tak, na wszelki wypadek mamy taką informację, jak chcemy wejść do takiego teleportera. I będą też tryby ze zbieraniem punktów. Tu już nie wchodzę, bo znowu się pan Altubright odezwie. I tutaj wchodzimy do poziomu. Mój komputer strasznie pracuje, gdy tutaj się coś ładuje. Nie wiem czemu. Przy agencie Hugo Lemon Twist tak nie było, no ale dobra. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i nie słychać mojego komputera, także... Nie no, ta muzyka jest świetna, jaka teraz tutaj gra. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. Tutaj sterowanko sobie ogarniam. Musimy zabić 4 roboty, jak widzicie. Także dobra, tutaj tak. Dobra. Gra jest nawet prosta.
Pięknie. Mi się wydaje, czy mi naprawdę to tak dobrze idzie, że już 3 roboty zabiłem. Nie wierzę. Daliśmy tym robotom nauczkę. Ruszajmy na metę. Serio już to zrobiłem? Myślałem, że to zajmie trochę dłużej. Ale dobrze, nieważne. Teraz tylko dobiec. Możemy sobie zabić jeszcze dla dodatkowych punktów roboty. No ale dobra, ogólnie chcę wam powiedzieć, że ten film jest moim pierwszym filmem w HD na kanale. Znaczy nie pierwszym, bo były jakieś filmy w HD, ale teraz już będę to utrzymywał stale, bo 480p 30 fpsów myślę jest słabą jakością. Zamknij się. Tak więc będę utrzymywał HD 30 fpsów, bo nie wiem, czy przypadkiem nie wstyd się przyznawać, ale moja karta graficzna nie wytrzymałaby HD, tak więc... Znaczy Full HD, przepraszam. Tak więc HD jest tutaj maksymalną jakością, jaką mogę wam utrzymać, bo 60 fpsów też nie za bardzo jest tutaj możliwe. Jeśli ktoś się zastanawia, czemu jeszcze nie skończyliśmy poziomu, to dlatego, że musimy obowiązkowo 2 okrążenia zrobić. Już nas nie dostaną. Tak więc jeśli się uda, to może przejdziemy sobie jeszcze, znaczy pokonamy jeszcze sobie jakieś roboty. W lewym dolnym rogu mamy 3 tryby naszej deski. Gdy wjedziemy na to czerwone, mając tą czerwoną strzałeczkę, wybijamy się w górę. Niebieski kolor daje nam przyspieszenie, a zielony, jak już zauważyliście, daje nam taką osłonkę, którą możemy też zabijać roboty, tak samo tamtymi pistoletami. Mamy też szybkość pokazaną po prawej i amunicję naszego pistoletu oraz kilometry na godzinę. W lewym górnym rogu mamy mapkę, natomiast... Pięknie. Natomiast w prawym górnym rogu mamy liczbę zabitych robotów i chyba jakiś czas, ale on jest zasłonięty moim licznikiem gry. Także dobra. Tutaj mikrofon sobie poprawię. Mam nadzieję, że go nie słychać, jak nim ruszam. No i dobra. Tak, tutaj wszystko pięknie zrobione. Pobiłem chyba nawet swój rekord. Tak, nazwiemy się, tak, po prostu byle jak. I dobra, odblokowaliśmy z tego, co mi się wydaje, teraz 2 poziomy. Świetna robota! Znaleźliśmy więcej kryjówek. No i super. W ogóle wcześniej, jak testowałem sobie nagrywanie tej gry, to też stan gry mi się nie zapisywał. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działało ładnie, pięknie. Także dobra, teraz idziemy do czasówki. To czasu. Dobrze, idziemy. Naszym głównym antagonistą nie jest doktor Hypno, tak właśnie w tej grze, tylko Gigdorf, czyli ten robot zmutowany, który ma mózg człowieka. I tutaj już nie zabijamy robotów, tylko lecimy jak najszybciej. Musisz ukończyć określoną liczbę okrążeń, zanim skończy się czas, tak jak widać obok zegarka. Liczba wymaganych okrążeń jest widoczna obok minimapy. Mamy 4 minuty. I musimy 3 okrążenia. Tutaj najlepiej tych niebieskich używać. Widzicie, mamy teraz przyspieszenie. I już do pomarańczowego paska nam wzrasta szybkość. Teraz jak widzicie, już naprawdę bardzo szybko zapierdzielam. Jezus Maria. Bardzo szybko przeszedłem tutaj. Tu mamy punkty, oczywiście. Trochę głośno mam grę. Mam nadzieję, że u was to będzie idealnie. Jeśli coś zauważę źle przy montowaniu, to będę się starał poprawić. Już przy następnym filmie. Tutaj bierzemy tarczę, zabijmy sobie może tego robota. Tak, tutaj Gigdorf też czasami się będzie odzywał. Ogólnie znowu przeszło tydzień, nie było filmów, a to przez to, że przez chorobę nie byłem w szkole i po prostu musiałem nadrabiać kartkówki sprawdziany, bo akurat było tego mnóstwo podczas mojej nieobecności. Tak więc wiecie, tak to jest, jak później się nie chodzi do szkoły. Także dobra. Jakim cudem? Dobrze, gra będzie się czasami bugować. Moje włosy są już wystarczająco krótkie. Tak więc dobra, no zauważyłem. Mamy drugie okrążenie. Zapierdzielamy naprawdę bardzo szybko, jak sami możecie zauważyć. Co się stało? What? Wjechałem w piasek i... Ej. O, dobra, na szczęście. Już się wystraszyłem, że coś zbugowałem. Tak więc dobra, tutaj ten robot nas nie może zabić. Mamy minimapkę ogólnie i pokazane też, gdzie są chyba wszystkie roboty. Więc dobra.
Szkoda, że tu się nie da takiego skrótu zrobić, bo tam jest te pole elektryczne. A tak to bym mógł śmiało sobie skrócić drogę w bardzo łatwy sposób. Dobra. Już po pierwszej połowie, ale nie ma przerwy. Spoko. Teraz tutaj szybko lecimy. Mam nadzieję, że gra nie będzie was jakoś szczególnie nudzić, bo prawdopodobnie będę się też denerwował czasami w niektórych momentach, jeśli dobrze mi się wydaje. Więc dobra, lecimy tutaj. Nasza deska też, jak widzicie, zmienia kolor. I tworzą się też wtedy takie mieszanki kolorów, na przykład teraz był żółty. Czasami fioletowy też można uzyskać, pomarańczowy i w ogóle żółty chyba też. Tak, dla ciekawostki, opatrzcie, gdzie się wpierdzieliłem. Mamy ostatnie okrążenie już. Nie za bardzo wiem, ile nam czasu zostało, a wszystko przez to, że zasłania mi mój stoper akrzynowy, że tak powiem. Będę to musiał jakoś ogarnąć. Bo wolę mieć pewność, co mnie, co tutaj, ile mi czasu zostało, wolę wiedzieć. Muszę się przestać jąkać na filmach. Szybciej, dobra, leć. Dalej lecimy, kurde, pięknie wszystko idzie. Pyk, super. I punkciki mamy gdzieś, mamy 3100 punktów. Dalsza piła. Jesteśmy aktualnie w Egipcie. Jest to taki nasz pierwszy świat jakby. A teraz lecimy tu. Tu. No i pięknie. Nie wiem, jaki jest rekord. Chyba tu będzie pisało. Tak. No dobrze. Zmieściliśmy się w czasie. Dobra. Tak. Dobra. Pięknie wszystko. I przejdziemy sobie jeszcze jeden poziom i zakończymy odcinek. Będę tak po 3 poziomy mniej więcej przechodził. Popatrz na minimapę. Tak, odblokował nam się dalszy poziom. Hugo tu tańczy, jak Crash Bandicoot w drugiej części. I chyba nie tylko w sumie. W trójce chyba też. No i mamy teraz następny poziom. I w ogóle, jaki był tytuł tego poziomu? Bo tutaj było pozdrowienia z Egiptu i to była zakłada robotów. W torze czasowym było Władca Sfinksów. Okej. I mamy teraz rajdowcy zaginionej Arki, zbieranie punktów. Musimy zdobyć 6500 punktów chyba, jeśli dobrze mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewny. Także dobra. Bierzesz nową broń, tracisz starą. Warto wiedzieć, chyba nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. To jest tor zbierania punktów. Aby go ukończyć, musisz zebrać tyle punktów, ile widać obok ikony punktów. Masz na to zadanie ograniczoną liczbę okrążeń, którą znajdziesz obok minimapy. Jednak musimy zdobyć 5150 punktów. I tym razem widzę licznik, także jest naprawdę spoko. Lecimy. Wow, 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 wow. Wystraszyłem się, kurde. Chociaż chyba ja zejdę na dół, bo tu jest więcej punkcików. Zebranie tych wszystkich punktów nie sprawia jakichś tam szczególnych problemów. Ja tutaj będę na spokojnie sobie latał. Czuję się świetnie. Czekajcie. Tutaj sobie zbierzemy. Wszystko pięknie. Teraz tutaj uważamy, bo tu jest taka kula. Dobra, naprawdę mnie to trafiło. Oj! Zapisałeś jego numery? Dobra, tak. Niestety nie udało się. Prawie mi się udało tam wlecieć. Nie wiem, ile był warty ten fioletowy punkcik, ale chyba jakieś 500 punktów, także no. Szkoda. No ale i tak jest w miarę dobrze. Teraz bierzemy tarczę. Teraz może bym tu poleciał. Bo tu jest więcej punktów. Jest! Dobrze, pięknie. Tutaj tak. Bierzemy to. Mamy już prawie połowę punktów, ja pierdzielę. Musimy bardzo tutaj uważać. Wszystko pięknie idzie. Lecimy dalej. Zebraliśmy połowę potrzebnych nam punktów. Jak widzicie, gra się troszeczkę buguje, ale mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, bo to nie jest tak naprawdę moja wina tutaj.
wszystko przez to, że gra już jest dosyć stara, choć agent Hugo Lemon Twist chodził nawet płynnie, tak więc jakby nie patrzeć, nie wiem o co chodzi. Sterowanie jest tak leciutko oporne, no ale dobra. Nie chciałem tam iść, prawdę mówiąc. Czuję się świetnie. Dobra, robimy tak, teraz zbieraj te punkty, mam nadzieję, że mi się uda, bo jak nie, to będę musiał zrobić cięcie. No ale powinno się udać, bo to jest tutaj prościutkie, żeby to wszystko sobie zebrać. Jak widzicie, tutaj wszystko pięknie zbieramy. Hurra! Już naprawdę niewiele punktów zostało. Jestem ciekawy, czy udałoby mi się... Dobra, pięknie. Super. Zbieramy sobie to. Tutaj widzę, coś mamy. Wow, 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 wow. Pięknie. O, niebieski. Niebieskie, z tego co pamiętam, dają najwięcej punktów. Dostałem się właśnie do tego niebieskiego. Bo to jest taka kolejność. Zielone, zielone z takimi fioletowymi. Później jest... Świetnie. Później jest fioletowe, zielone z niebieskim i niebieskie. Z tego co pamiętam. Lecimy, kurde, dalej. Zbieramy to, mamy 5600, także jest ok. Teraz poczekajcie, zbierzmy sobie może jeszcze to. Zawsze mamy coś tam więcej. Tu mamy pełno lawy, aż mi się kojarzy Kangurek Kao na snowboardzie w drugiej części, którą już nagrałem. Ciekawe, czy pobiłbym rekord. Raczej nie, ale prawdę mówiąc... Ale prawdę mówiąc, zginę tutaj. Dochodzi 18 minuta. Nie lubię się palić. Nikt się nie lubi palić, Hugo. Jesteśmy bardzo blisko mety, tak więc nie zgińmy już. Postrzelajmy se. I możemy lecieć do mety. Co? Aha, jeszcze jedno okrążenie. Ja pierdzielę, naprawdę? Dobra, niech już będzie. Cięcia nie będę robił. Uzbieramy sobie jeszcze punkty. Ale dobra. Muszę znowu się trochę przyzwyczaić do nagrywania, słuchajcie. Po tej przerwie. Przeszłotygodniowej. Ja mam włączoną tarczę, ja chcę mieć to włączone. Ogólnie jeszcze planuję zrobić serię z gry Rayman 3, Hoodlum Havoc. Scooby-Doo pierwsze strachy, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Planuję jeszcze nagrywać Geometry Dash World, jeśli ktoś wie, to wyszło. Co to było? No i kontynuować Rage in Peace. Ja pierdzielę, naprawdę to się tam zrobiło, gdy już akurat byłem przy końcu. Po prostu zróbmy tak. No i dobra, ja pierdzielę, jak się wystraszyłem. Jezus Maria, co to jest? Lecisz, lecisz, pięknie wszystko. Teraz lecimy, kurde, tutaj. Czuję się świetnie. Świetnie. Mamy już przeszło 7000 punktów, także jest naprawdę świetnie. Myślałem już, że to zbiorę. Może się uda 7500 i będzie naprawdę genialnie wtedy. Idziemy tutaj. No i mamy. Znaczy nie mamy 7500 jeszcze. Widzę, że odcinek będzie trwał 20 minut jakieś. To weź sobie taksówkę. Idziemy tutaj. Dobra, mamy 7500. I w ten oto sposób kończymy w powietrzu ten poziom i aktualnie też odcinek sobie zakończymy. Także w tym odcinku poznaliśmy sobie wszystkie tryby. Pobiliśmy rekord. Także bardzo się cieszę. Zbieraj dodatkowe punkty, niszcząc roboty Gigdorfa. Tak, o tym wiem. Popatrz na minimapy. Tak, te teksty panny Altubrecie też będą powtarzać nieraz. No i dobra, mamy dostępne dwa nowe poziomy w innej sali, ponieważ tą salę już sobie ukończyliśmy. Salę mamy trzy. Będzie też sala, gdzie będzie finałowa walka. No i jest sala panny Altubrecie, czyli łącznie 5 sali. Te robotyczne odkurzacze, czy co to jest, to mnie troszeczkę wkurzają. Także dobra, wyczekajcie na kolejne odcinki, które już wkrótce się pojawią, bo wracam na kanał. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie. Napisać komentarz pod filmem, udzielić się w jakiś sposób
zostawić również suba na kanale nowi widzowie. Także to by było już dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, nara.